Nasz rząd wygrywamy, skaczemy! Oj, góra! Wiadomo, że jesteśmy dużo zamknięci w czterech ścianach, w halach trenujemy, tej przestrzeni troszeczkę jest mało, więc takie warunki meczowe, pierwsze przetarcie było nam potrzebne. Wiadomo, że teraz mamy 2 tygodnie takiej przerwy, za 2 tygodnie będziemy mierzyć się z drużyną z Niemiec, jedziemy na mecz kontrolny do sąsiada za miedzy, można tak powiedzieć. I przygotowujemy się dalej, potem już liga i mam nadzieję, że już będziemy po prostu o wiele lepiej wyglądać niż dzisiaj. Czy masz już do dyspozycji wszystkich zawodników? Nie, zdecydowanie nie. Wiem, że cieszę się z pewnego powrotu, który jeszcze nie będę mówił, ale na pewno nam pomoże tutaj. Oczywiście ze 3 zawodników z RPA przyjeżdża na początku marca. Mam nadzieję, że wszyscy dzisiaj po tym treningu będą zdrowi, tak samo, że będziemy w komplecie. Młodsi zawodnicy dzisiaj bardzo dobre też dali tutaj zmiany, wytchnienie temu zespołowi. Zobaczymy, jak wszystko się poukłada. Mam nadzieję, że krok po kroku ta drużyna będzie zgrywała się i lepiej wyglądała z każdym meczem. No, przygotowania mieliśmy bardzo ciężkie. Zaczynaliśmy od 3 jednostek treningowych, potem dołożyliśmy w nowym roku 4. Był okres, że skończyliśmy na 5 jednostkach treningowych. W tym momencie zawodnicy naprawdę są przemęczeni i widać było to dzisiaj, chociaż już ta dalsza część spotkania na tego treningu wyglądała naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. Już przemieszczaliśmy się o wiele lepiej niż na samym początku. Wracając do przygotowania, myślę, że tak, zawodnicy będą bardzo dobrze przygotowani. Wiadomo, że tą formę szykujemy na koniec marca i początek kwietnia, więc tutaj wszystko tak jest dostosowane i tak zaplanowane, żeby ta forma przyszła troszeczkę później. Pojawili się nowi zawodnicy z Górniczej, 3 czy 4. Czy to oznacza, że będą już trenowali w sensie zawodnikami spółki? Znaczy tak, ja mam nadzieję, że tak będzie, ale to kwestia jeszcze dogadania się działaczy i umożliwienia gry tym zawodnikom. Myślę, że tutaj się rozwiną i stworzymy im takie warunki do tego rozwoju, że będą zadowoleni. Chcieli, umożliwiliśmy im to i mam nadzieję, że wszystko zrobimy, że po prostu zagrają, zadebiutują może w tym sezonie już najbliższym. Generalnie chciałem się po dzisiejszym sparingu przekonać, jak zawodnicy znoszą trudy obciążeń treningowych. No i wydaje mi się, że jak na ten okres przygotowań nie wyglądają źle. Oczywiście jeszcze troszeczkę czasu musimy popracować, ale ja jestem zadowolony z dzisiejszego ich poruszania się po boisku, z dzisiejszego sprawdzianu. Natomiast w tej chwili praca idzie pełną parą. Zawodnicy są pod dużymi obciążeniami, podmęczeni wiadomo, ale tak ma być. Czy zdążą się zregenerować? Tak, oczywiście. To jest miesiąc czasu do najważniejszych według mnie meczów. W związku z tym miesiąc czasu to dla mnie jako trenera przygotowania fizycznego jest wystarczający czas, żeby zawodników doprowadzić do tych najważniejszych meczów, do stanu, kiedy będą najbardziej dynamiczni.